Dętką, czułam, że mam przed sobą świetlaną przyszłość. Miałam konkretne plany: założyć rodzinę, zostać fotografem, podróżować po świecie. Ja, marzycielka, czułam, że jestem panią swojego losu. Widziałam siebie za 5 i 20 lat. I tak weszłam w dorosłość z pełną mocą możliwości, jakie się przede mną otwierały. Tylko, że czasem życie pisze swój własny scenariusz, zaskakuje, zmienia tory czasem są rzeczy, których nie można zaplanować i których nie da się przewidzieć. Ale o tym, jakie niespodzianki ma dla mnie mój własny los, miałam dowiedzieć się wiele lat później. W czerwcu 2017 roku urodził się mój trzeci synek Mikołaj. Wszyscy na niego bardzo czekaliśmy. Urodził się zdrowy. Dostał 10 punktów w skali Apgar i wszystko było w porządku. Z jednym małym szczegółem. Mikołaj nie płakał. Wszyscy mówili wspaniale, urodziła się aniołka, każda mama by tak chciała. A ja czułam, czyżby, przyglądałam mu się z uwagą i patrzyłam na moje spokojne maleństwo. Niepokojąco ciche. Lekarze pobrali badanie, krew do badania kariotypu i pozwolili nam wrócić do domu. I to był moment, w którym... Mikołaj po raz pierwszy się rozpłakał. I nie był to płacz noworodka. Mikołaj brzmiał tak, jak brzmiał nasze koty, które chcą przejść na drugą stronę zamkniętych drzwi. Pisałam w internecie: Płacz dziecka, jak miałczenie kota, i wyszło, że to diagnostyczna cecha zespołu Krydusza. Nie czekając na diagnozę, zaczęliśmy działać od pierwszych dni zaczęliśmy go rehabilitować i wierzyliśmy, że nasza diagnoza się nie potwierdzi. Trzy tygodnie po porodzie trzymaliśmy już w ręku diagnozę medyczną. Czarno na białym, zespół Krydusza, zespół kociego krzyku, rzadka choroba genetyczna, u nas niedziedziczna, jedna na 50 tysięcy przypadków. Mój świat się zatrzymał. Widziałam już, że moje dziecko będzie niepełnosprawne, że być może nigdy nie będzie samodzielna i nie zrobi samodzielnego kroku, że nie będzie mówić, nie powie do mnie mamo. Szoki rozpacz nie, nie pozwoliły mi wtedy jasno myśleć. Taki czas, trudny bardzo, kiedy mieszają się ogromny smutek, złość i lęk, nazywa się żałobą po wyobrażeniu o zdrowym dziecku. I taki czas jest potrzebny. Ja ten czas dostałam od swojej rodziny jestem im bardzo wdzięczna. Pamiętam, że przez te trzy długie dni yy, moja rodzina bardzo mnie wspierała. Moi starsi synowie, wtedy sześcioletni Franio i trzyletni Maksio, przychodzili do mnie do łóżka, przynosząc mi herbatę i kanapki i pytali z troską, mamusiu, czemu ty tak strasznie płaczesz? A ja po prostu nie mogłam przestać i nie miałam dla nich dobrej odpowiedzi. I przyszedł wtedy do mnie mój mąż Witek i powiedział: Bea, ja wiem, że przed nami wielka zmiana, ale spójrz mu w oczy. Zobacz, jakiego niesamowitego człowieka dostaliśmy w naszej rodzinie. Zobacz, jaki jest piękny i ufny. Zobacz, jaki jest bezbronny. Widzisz, on bardzo nas potrzebuje, tak jak my jego. I dodał: Nie jesteśmy w stanie zaplanować przyszłości, nie mamy na nią do końca wpływu, ale mamy wpływ na teraźniejszość i na to, co zrobimy dziś. Zacznijmy działać już i dajmy mu szansę na piękne życie. Zróbmy to razem. I ja wtedy spojrzałam w oczy Mikołajowi i poczułam, że będzie dobrze. I ciekawe jest to, że ten wszechogarniający lęk i niepokój już nigdy do mnie nie wrócił. Po prostu potrzebowałam tego czasu, żeby wypłakać łzy, i potrzebowałam tych słów i oczu, żeby je osuszyć. I wiecie co? Ciekawe, że w tamtym momencie opłakiwałam, że Mikołaj nie będzie jeździł na nartach. Skąd mi akurat to przyszło do głowy? I zdałam sobie sprawę, jak bardzo prawdziwe jest zdanie, które wypowiedział Stephen Koway: Nie rani nas to, co nas spotyka, tylko nasza reakcja na to. Rani nas to, jak nazywamy rzeczy, jakie widzimy, ale to znaczy, że sami możemy je zmienić. Możemy inaczej myśleć, inaczej widzieć, inaczej reagować. Bo zmiana perspektywy myślenia, akceptacja i pozytywne nastawienie to zmiana życia. I tak właśnie było w naszym przypadku. W pierwszej chwili po diagnozie nie miałam nadziei na nic, a w drugiej otarłam łzy i ruszyłam do działania. Obiektywnie nic się nie zmieniło, a we mnie zmieniło się wszystko. W pierwszym odruchu widziałam zespół Kridusza, który jak zły potwór zaatakował mojego synka a nie widziałam synka. W tamtej chwili zadziało się coś jeszcze, zadziało co, coś więcej. Zadziała się zmiana mojego paradygmatu niepełnosprawności. Wiem, trudne słowo, ale ważne. Zadziała, zadziała się zmiana mojej m, perspektywy myślenia o niepełnosprawności, moich lęków i wyobrażeń na temat naszej sytuacji życiowej. Mój ówczesny paradygmat szeptał do mnie: Życie z niepełnosprawnym dzieckiem to morze trudów, problemów i cierpień, to brak perspektyw i koniec marzeń o szczęściu. I ta zmiana myślenia nie zaczęła się nagle. Rozmawiając z innymi rodzicami, rehabilitując Mikołaja, działając i patrząc każdego dnia w oczy, ta zmiana następowała stopniowo. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Rok po roku. I przyszedł taki moment, w którym poczułam, że chcę się podzielić moimi doświadczeniami i tą filozofią życia, która dała mi siły do działania ze światem. I jako, że jestem fotografem portretowym, zaczął kiełkować we mnie pomysł projektu fotograficznego. Rodzinnych sesji fotograficznych, którymi będę mogła opowiedzieć o akceptacji, działaniu i sprawczości. I Stworzyłam taki projekt pod wpływem anegdoty, którą usłyszałam wtedy. Pewna rodzina przedstawiając troje swoich dzieci i przyjaciołom, tak przedstawiała swoje pociechy. To jest Piotr. Piotr jest wspaniałym skrzypkiem, a Anna studiuje medycynę. A wskazując najmłodszego, niepełnosprawnego synka, powiedzieli: To jest Krzyś, nasz nauczyciel miłości. Moim nauczycielem miłości jest Mikołajek. Nauczycielami miłości są wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami, bo tak wiele oni mogą nauczyć nas empatii i uważności na drugiego człowieka, łapania chwil i radości z najmniejszych rzeczy, z najmniejszych postępów, ale przede wszystkim bezwarunkowej miłości. Do mojego projektu zaprosiłam 17 rodzin, które stały się dla mnie wielką inspiracją, i o kilku, o kilku z nich dzisiaj Wam opowiem. Eli z zespołem Krydusza to niemal bliźniaczka mojego Mikołajka. Urodziła się dwa tygodnie po nim na drugim końcu świata, w Los Angeles. A z jej mamą Edytą poznałyśmy się przez internet. Edyta i Daniel z niesamowitym spokojem i akceptacją przyjęli diagnozę o niepełnosprawności Eli i stali się dla mnie w tamtym momencie ogromnym wsparciem. Patrzyłam z niedowierzaniem, że można tak czuć i myśleć. Niedawno otrzymali dodatkową diagnozę, że elipoza z zespołem klitusza jest obciążona inną wadą genetyczną. I to tłumaczy, dlaczego jest taka krucha i maleńka, jak calineczka. To Benio, który w momencie diagnozy rdzeniowego zaniku mięśni, inaczej SMA, miał 9 miesięcy. Jego mama Kasia nie miała czasu do stracenia. Musiała znaleźć jak najszybciej leczenie, które pozwalałoby Beniowi żyć. I być sprawnym. To był jej ponton ratunkowy. Takie leczenie znaleźli we Francji i w Belgii i przez ponad rok latali na zachód Europy na podanie leku. Ale równolegle, kiedy ten lek nie był dostępny w Polsce, walczyli o to, żeby Benio i tysiące innych dzieci takie leczenie tutaj w kraju mieli. I udało się. To leczenie dzisiaj wszystkie dzieci ze SEMA przyjmują w kraju. Jaśka i jego rodzinę poznałam na jednym z turnusów rehabilitacyjnych, na które regularnie jeżdżę z Mikołajem. Ten uśmiech, to spojrzenie, ta radość życia, cały Jasiek. Miał być zdrowym chłopcem, ale ciężki poród doprowadził do niedotlenienia i mózgowego porażenia dziecięcego czterokończynowego. O Jaśka walczy cała rodzina, ale widzę niezwykłą więź między nim a jego tatą Irkiem. Ta Więź ojciec, ta relacja ojciec-syn, e, tak samo w innych, e, u innych rodzin, bardzo mnie wzrusza. Irek zrezygnował ze swojej pracy zawodowej, żeby Jaśka wspierać w każdej chwili, w każdym momencie jego życia i myślę, że Jaśek to bardzo czuje i stąd ta jego pogoda ducha. Kuba to najlepszy przyjaciel Jaśka. Wiele lat liczli razem na wspólne turnusy rehabilitacyjne, na delfinoterapię. Kuba urodził się jako jedno z bliźniąt z diagnozą mózgowego porażenia dziecięcego. Jego siostra, bliźniaczka Amelka, urodziła się zdrowa. Jego rodzice otrzymali diagnozę, że Kuba najprawdopodobniej straci wzrok, i jej nie przyjęli. Zaczęli bardzo trudną walkę o zdrowie i jakość życia dla Kuby. Osiem poważnych operacji, 23 przyszczepy komórek macierzystych też na końcu świata i wzroku ratowali. Niestety Kuba odszedł w październiku 2020 roku nagle i niespodziewanie. To był bardzo inteligentny i bardzo radosny chłopak, świadomy swojej niepełnosprawności i myślę, że to wielki dar dla mnie, że mogłam tę radość zatrzymać w kadrach na kilka miesięcy przed jego odejściem. Lenkę poznałam wiele lat przed tym, jak zanim stałam się mamą Mikołajka. Lenka stała się tak naprawdę prekursorką idei nauczycieli miłości. Jej mama Marta przeprowadziła mnie za rękę przez meandry biurokratycznych zawiłości, a muszę wam powiedzieć, że to czasami jest naprawdę droga przez mękę. Pokazała mi, że można iść drogą działania, a nie bezradności. Wyobraźcie sobie, że Lenka, nie dawano Lence szans na mówienie. Gdy miała 9 lat, nawet nie przyjęto jej na jeden z turnusów lekopedycznych, mówiąc, że to już za późno, że nie ma sensu tracić czasu i miejsca. I wyobraźcie sobie, Lenka ma dziś 11 lat. Chodzi, mówi, formułuje całe zdania. Dawno wyszła poza granice lekarskiej diagnozy. A to jeszcze jedna niezwykła nauczycielka miłości, Jadzia. Diagnoza Jadzi była dla jej rodziców i rodziny druzgocąca. Zespół Menkesa. Rzadka, terminalna choroba genetyczna niszcząca centralny układ nerwowy. Jej rodzina dała jej chyba największy dar. Każdy dzień życia wypełniony miłością, opieką i czułością. Zapytałam ich kiedyś, jak sobie radzą z tak naprawdę bardzo trudną. Codziennością opieki nad cierpiącą Jadzią. I powiedzieli, że jako ludzie wierzący powierzyli siebie i Jadzie Bogu i to bardzo pomogło im w tej całej sytuacji. Chcieli, żeby Jadzia widziała ich uśmiechniętych i radosnych i spokojnych. A dla jej sióstr było to zupełnie naturalne. Jadzia odeszła w listopadzie 2020 roku. Żyła przez Prawie 4 lata w wielkiej miłości. W projekcie mogłam poznać bardzo wiele wspaniałych rodzin i o wszystkich nie mogę wam dzisiaj niestety opowiedzieć. Moimi nauczycielami miłości jest Maciek, Jerzyk, Kazik, Mija, Marysia, Inga, Olinek, Maja, bliźniaczki, Gabi i Pati. I Anielka. Wszystkie te historie łączy jedna rzecz: wielka akceptacja i bezwarunkowa miłość, która przemienia problemy, wyzwania, strach w nadzieję, a niepełnosprawność w pełni nowych możliwości. Ja dziś jestem bardzo szczęśliwa i wiem, że. Nie mogłam się na początku mojej drogi bardziej mylić. To, czy będziemy szczęśliwi razem, zależy tylko od nas. Mikołaj jest wspaniałym i pełnowartościowym człowiekiem. I podjęłam decyzję, że chcę, aby każdy dzień wspólny wykorzystać jak najlepiej. Nie będziemy podróżować? Dlaczego nie? Gdy Mikołaj. Skończył dwa miesiące ruszyliśmy na pierwsze wakacje nad Bałtyk, gdy skończył roczek, zdobywaliśmy razem polskie góry, a rok później wyruszyliśmy na prawdziwą rodzinną wyprawę do Kazachstanu i Kirgistanu na miesiąc. Planowanie, logistyka, finanse to było ogromne wyzwanie dla nas. Ale wiecie tak, myślę, że to zawsze jest kwestia priorytetów. Może to banał, ale jak się bardzo chce, to naprawdę tak wiele można zrobić i tak wiele można razem przeżyć. I powiem wam, że wróciła do mnie ta myśl, że Mikołaj nie będzie jeździł na nartach. W tym roku po raz pierwszy jedziemy na turnus active Therapy, gdzie każde niepełnosprawne dziecko może doświadczyć jazdy po białym puchu na własnych nogach albo za pomocą specjalistycznych sprzętów. A możliwość finansowania wszelakich terapii ze środków 1%, to dla każdego, kto nie zawaha się o to zawalczyć ogromne wsparcie. Stoję dziś przed wami jako mama Mikołajka i jako fotograf. Z jednej strony jako ktoś, kto osobiście doświadcza niepełnosprawności własnego dziecka, a z drugiej stroś, z strony ktoś, kto uważnie obserwuje i słucha historii, które pisze życie i czuje, że chce tę energię, którą od niego dostaję, nieść dalej w świat, bo może gdzieś tam daleko w wielkim świecie jest ktoś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa tak, jak ja potrzebowałam spotkać nauczycieli miłości. Miewam takie chwile, gdy diagnoza mojego dziecka wraca do mnie z powiewem mroźnego wiatru, gdy powaga opóźnienia w rozwoju i niekończących się terapii jest poważnym obciążeniem. Te chwile, choć krótkie i ulotne, potrafią zaboleć. I jest to ból naturalny, gdy doświadcza się choroby dziecka. Tego nie naguję. Ale wiecie, czuję, że jestem szczęściarą. Czuję, że to jest moja droga. Bo kiedy zrozumie się i znajdzie się sens tej wspólnej drogi, łatwej czy trudnej, otwiera się morze możliwości. I dzisiaj wiem, że niesamowite są słowa Eweliny Stępnickiej: Nie jesteś problemem do naprawienia, jesteś cudem do odkrycia. Wiem. Że damy radę. Wiem, że będzie dobrze, lepiej niż dobrze. Będzie wspaniale, bo jest ze mną moc mojego nauczyciela miłości i akceptacja tego naszego wspólnego, wyjątkowego życia. Dziś nie robię już planów na przyszłość. Dziś patrzę mu w oczy i wiem, że jest tak, jak ma być. Dziękuję.